przyjechaliśmy dzisiaj do takiej dziwnej, innej atrakcji, a mianowicie Food Golf, czyli będziemy no, grać w golfa, ale piłką nożną. Mam dzisiaj moją ekipę, no i idziemy zobaczyć, z czym to się je. Zaraz się dowiemy, o co chodzi w tym food golfie, bo jestem bardzo ciekawy, bo to jest chyba panie Macieju, pierwsza taka atrakcja? Tak, tak. W tej okolicy nie ma pola food golfowego. W ogóle food golf w Polsce jeszcze nie jest zbyt znany. No masakra, polegliśmy na tym, no każdy ma 10 strzałów i wydaje się to takie proste, ale trafić w tą rurę to jest jedno, a drugie trafić odpowiednio mocno, żeby ta piłka z powrotem się nie cofnęła, bo Filipowi się cofnęła, nie? No masakra, ale lecimy dalej, bo mamy po 10 kopnięć, to według regulaminu nie daliśmy, nie sprostaliśmy i lecimy na dołek numer 3. O, ciekawe co z tym trzeba zrobić, co? Zosia? No tu jest napisane, przekop nad jedną kłodą. Tomek, dajesz ciadu. Yes! Tu jest tylko napisane, że uważaj na siano. Czyli co trzeba zrobić? Uważać na siano. Myślałem, że mi nic nie zaskoczy, patrzymy, no trzynastka jest taka zwykła, a tu się okazuje, że jest dużo dołków i trzeba trafić do właściwego. Miejsce trzecie, zawodnik Filip uzyskał wynik 134, otrzymujesz tytuł kopacz futgolfowy. Tomek punktów 120, otrzymujesz tytuł futgolfista fachowiec. No i Zosia, wynik 110, świetny, otrzymujesz tytuł wychowana na futgolfie. Gratuluję. Proszę tutaj. Dziękuję. Słuchajcie, atrakcja bardzo fajna, spędziliśmy tam 2 godziny, naprawdę spoko sprawa, jeżeli chcecie aktywnie spędzić czas. Filip, podobało ci się? Ekstra, super było. No, ale Filip miał małą alergię, więc no troszeczkę ciężko, jak ktoś jest na trawę uczulony, no to będzie miał troszeczkę ciężko, ale mimo wszystko warto. Zosia? No, było zajęcie. A Tomek, jak ci się podobało? Może być. Tomek miał od nas takie małe fory, ponieważ myśmy kopali po jednym razie, on kopał 2 razy. No i tak w zasadzie to Tomek wygrał, nie Zosia? Drugie miejsce, no. Jak drugie miejsce? Drugie miejsce miał. A kto miał pierwsze? Ja, to oczywiście. Zosia drugie pierwsze. Wygrałam z wami. Trzymajcie się, cześć.